Koncepcja była taka, żeby wskrzesić Antonina Ciepikowskiego, co myślę udało mi się, ponieważ pojawił się prawie jak żywy na scenie. No, zebrałem mnóstwo gratulacji, więc myślę, że to zakończyło się sukcesem, cały pokaz mody. A w rolę Antoina wcielił się podczas spektaklu mody przygotowanego na 5. Open Hair Festival przez studio Transmody polski aktor Sławomir Sulej. To była przygoda, ja nigdy nie odmawiam, jeżeli zwracają się do mnie tak fantastyczni ludzie jak Romek czy Darek, ludzie z taką wyobraźnią i z nimi zawsze jest jakaś przygoda. Znaczy, trudno powiedzieć zawsze, bo po raz pierwszy, ale zagrać, znaczy wystąpić, przedzierzgnąć się w postać tak wielką jak Antoine Ciepikowski, to jest duża frajda i duża przygoda. I jeżeli, nie wiem, za rok będą, zaproponują mi również coś w takiej imprezie, to bardzo chętnie. Uwielbiam to. Sławomir Sulej nie był oczywiście jedyną gwiazdą zaproszoną na jubileuszowy Open Hair Festival. Na wybiegu w kreacji zaprojektowanej przez Romana Chruściela i Dariusza Jędrzejka pokazała się również Violetta Arlak. Ja jako aktorka miałam głębsze, poważniejsze wyzwania niż wyjście na scenę jako ja prywatnie. Aczkolwiek pozowanie w ogóle jako prywatnej osoby moje mnie jakoś tak stresuje, więc trochę się skryłam za tą piękną kobaltową suknią i myślę, że jakoś poszło. A pokaz sam w sobie chyba wyśmienity, świetne kostiumy, ciuchy i świetnych dwóch projektantów. No nie mogłam po prostu nie pójść. Nie tylko gwiazdy pojawiły się na sieradzkiej scenie. Spośród 18 kandydatek po raz kolejny wybrano Miss Open Hair 2013. Tytuł ten przypadł w tym roku Marlenie Ławniczak ze Słupcy. Marlena została również Miss Internautów. Tytułami Open Hair mogą pochwalić się także Patrycja Marciniak, Miss Foto, oraz Patrycja Malotka-Trzebiatowska, Miss Dziennika Łódzkiego. Żadna z nas tak naprawdę nie spodziewała się, szanse były bardzo wyrównane, konkurencja była naprawdę ogromna, ale tak naprawdę liczył się tutaj ten spędzony tydzień z ludźmi wspaniałymi dziewczynami, które tutaj poznałam. Było to niesamowite doświadczenie, a ten tytuł jest tylko taką wisienką na torcie. Czesaniem zajmowali się nie tylko zawodowcy, ale także każdy, kto tylko czuł się na siłach, by prezentować swoje umiejętności. Po raz piąty na sieradzkim rynku pobito rekord w ilości osób poddawanych jednoczesnej stylizacji fryzur. Tym zabiegom poddało się tym razem aż 680 osób. Mam na głowie, no więc na głowie mam fryzurę stylizowaną, mniej więcej coś takiego jak Antoine robił Marię Antoninę. Grzebień podobno tutaj jest, symbolizuje, że jesteśmy na festiwalu, Open Hair festiwalu związanym z fryzjerstwem, z Antoinem Ciepikowskim. A tutaj mam serce, bo jestem zwariowaną osobą, otwartą na miłość, na przyjaźń dla wszystkich. I wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zamierzaliśmy zrobić po prostu zwykłą stylizację, ale stwierdziliśmy, że zaszalejemy. Ja miałam rękę obandażowaną, stwierdziłam, akurat będzie rekwizyt, ściągłam bandaż, zaczęłam owijać wokół chłopaka. No i tak poszła cała koncepcja i tak oto wygląda efekt. Ja
Ja stworzyłem fryzurę pod tytułem Jazda ścigaczem przez ogród. Skąd inspiracja? Po prostu tak wpadło mi do głowy i taki pomysł wyszedł w trakcie. Wakacje! Spontan i wakacje. Tak, Hawaje, kwiatki. Shake! Opuść. Coś na opłonę. I powiedzcie, macie jakieś nazwy dla tych waszych fryzur? Hawaje! Hawaje! Tradycyjnie nie mogło zabraknąć również różnego rodzaju warsztatów. Każdy, kto chciał doskonalić swoje umiejętności, mógł nauczyć się czegoś od zawodowców. Nie tylko w dziedzinie fryzjerstwa, ale także plastyce, wizażu, fotografii, kosmetyce, a nawet kuchni. Działamy w wielu płaszczyznach plastyki i nie tylko plastyki. Są tutaj łamigłówki, robimy kolaż, który panowie pewnie mogą zobaczyć tam. Przede wszystkim skupiliśmy się na portrecie Antuana Cierplikowskiego, czyli rodzimego sieradzaka, dzięki któremu jest to święto tutaj. Pracują i młodsi, i starsi. Warsztaty są dla wszystkich. Nazywam się winny, bo cokolwiek zrobiłbym, już nigdy nie będę właśnie tym, z kim chciałaś być. Organizatorzy zadbali również o muzyczne niespodzianki. Dla sieradzan wystąpił m.in. Mateusz Mijal. Jak według niego bawi się sieradzka publiczność? Bawi się bardzo dobrze, się bawi. Znaczy nie, bardzo fajny koncert, miłe przyjęcie. Publiczność, myślę, zadowolona i licznie przybyła tutaj na plac w Sieradzu. Także ja bardzo się cieszę, bo pierwszy raz w Sieradzu jestem i mam nadzieję, że nie ostatni. Jednak tłumy na Placu Wojewódzkim Sieradzu pojawiły się dopiero na koncercie Kate Ryan, a następnego dnia zespołu Perfect. To właśnie ci wykonawcy byli wisienką na torcie całego festiwalu. Gdyby ja chcę zielony być, dążąc słońcem i deszczówkę z chmury pić, wtedy nie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to wina. Magia fryzjerstwa. Takie było przesłanie 5. Open Hair. Wiele z tej magii było podczas futurystycznego pokazu fryzur Milek Design. To widowisko inspirowane było scenami z głośnych produkcji filmowych science fiction. Styliści Milek Design przenieśli aktorki w czasie aż do roku 2050. Ada Fijał i Maja Bohosiewicz pokazały się w stylizacjach, formach geometrycznej i przestrzennej o ostrej i wyrazistej linii. A wszystko to w duchu mistrza Antuana. Magicznie było także podczas widowiska Antuan – Czarodziej Świata, przygotowanego przez klub Antuana pod przewodnictwem Roberta Grzępowskiego. Grupa znakomitych fryzjerów, stylistów zaprezentowała specjalny pokaz, podczas którego widzowie mogli lepiej poznać styl Antuana. Skąd czerpię inspiracje? Inspiracje dla mnie to są stare gazety, stare żurnale, przedwojenne. To jest coś, co mogę zobaczyć, podpatrzeć innych z ulicy. To jest taka codzienna inspiracja. To jest takie typowo retro i myślę, że jeżeli ludzie właśnie lubią takie klimaty, to bardzo im się podobało, ponieważ to wszystko ze sobą współgra, stroje, fryzury, makijaż, wszystko.
Fryzury, które prezentowały modelki, przygotowywał również Dariusz Czyżak, jeden z najlepszych fryzjerów z Sieradza. Jak to się stało, że wybrał taki zawód? W moim przypadku? O, to przeznaczenie. Trudno powiedzieć, na początku u pana Adamiaka, twórcy konkursu Antoana. No i on szczepił mnie i wielu innym miłość i sympatię do Antoana. I chcemy to wdrożyć w życie, żeby fryzjerzy wiedzieli, kim był Antoan, co zawdzięczają, między innymi lakier do włosów, suszarki i wiele innych rzeczy, które są dzisiaj używane. A na konkurs uczniów fryzjerstwa imienia Antoana Cierplikowskiego przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski. Z roku na rok nam przybywa uczniów. W tym roku mamy, właściwie to przekrój jest od Szczecina do Tarnowa. Uczestników mamy w tym roku ponad 80 osób. No właśnie tak jak powiedziałem, że przekrój jest z okolicznych wszystkich tu miast i z Łasku i z Sieradza chyba też jedna osoba jest. Także no, bardzo się cieszymy, że nam się to tak co rok, z roku na rok właśnie rozrasta ten konkurs. Jest to już 29. edycja konkursu i rozgrywany jest w kategoriach fryzjerstwa damskiego, fryzjerstwa męskiego. We fryzjerstwie damskim są to fale wyciskane na mokro, fryzura konsumencka, fryzura moich marzeń, to jest taka fryzura na ulicę, fryzura wieczorowa oraz uczesanie fryzury ślubnej. Zaprezentowany poziom po trzech konkurencjach, bo tyle mamy ocenione, uważam, że od paru lat jest tak wyrównany, że jest poziomem, zbliża się do mistrzostw Polski, które co roku ja również organizuję w Poznaniu. Także uważam, i frekwencja dopisała, i również sam poziom wykonania do tej pory przynajmniej usług jest. Jeśli chodzi o męskie fryzury, to jakie były konkurencje? Fryzury męskie, w tej chwili jesteśmy po dwóch konkurencjach. Ta właściwa, taka, która jest wykładnią dla fryzjerstwa męskiego, to jest fryzura klasyczna, jest akurat w tej chwili wykonywana. Ale pamiętając z ubiegłych lat, również jest tu bardzo zawsze wysoki, wyrównany poziom. Fryzura męska klasyczna, jest to w tym roku z kolorami. Dzisiaj były wszystkie kolory dozwolone, także stwierdziłem, że troszeczkę zaszalejemy z różnymi kolorami, nie tylko z jednolitym czarnym, no i są efekty. Czy to trudno zrobić, bo widziałem, że tu się uwijałeś bardzo. No dosyć trudno, no jest to, mówię, klasyczna fryzura, trzeba wypracować kąty 90 stopni na włosach, także no jest to dosyć wymagające, trzeba to zrobić płaską szczotką, także lakiery, nabłyszczacze. Powiedz mi, co takiego powinien mieć dobry fryzjer, najważniejsze cechy twoim zdaniem? Pasję, kreatywność, no i chęć do dalszego rozwijania się, to najbardziej. Jeszcze, czy ten konkurs jest ważny dla ciebie, ważny dla tych młodych ludzi, którzy przyjechali? Jak najbardziej, to jest stale kontynuacja na naszego zawodu, naszych pasji i rozwijanie się pod względem fryzjerstwa, także jak najbardziej jest to dobry kierunek. Nazywa się Arabeska Gold, złota dama ze strusim piórem we włosach, z koszykiem pięknym, blond wywiniętym do góry. Zainspirowało mnie, w sumie nie wiem, tak z wyobraźni jakoś samo przyszło i była wena i się zrobiło samo. A kim jest dla uczestników konkursu Mistrz Antoine? Antoine jest jak najbardziej dla mnie autorytetem. Dlaczego? Dlatego, że no... Jest sławny na całym świecie. Wszyscy fryzjerzy, którzy się interesują, udzielają, znają jego historię. I no, jest dla mnie autorytetem i wzorem do naśladowania. I marzeniem moim jest zrobić taką karierę jak on, ale ciężka sprawa. Ktoś, z kogo można czerpać jakieś inspiracje nowe. Jestem ciągle gotowy, także na takie rzeczy również. I pan na wszystko się tak zgadza? Jeżeli ktoś przyjeżdża nawet z kosmosu i chce robić promocję dla Sieradza, to w każdym momencie jestem gotowy. Przyjechałem, pożyczy pan stówę? Tak. Nie wiemy, czy prezydent Jacek Walczak pożyczył pieniądze prowadzącemu galem Open Hair Festival. Wiemy natomiast, że gala miała bez wątpienia dwie gwiazdy.
schodzącą Paulinę Janczak, śpiewaczkę z teatrów Roma w Warszawie i muzycznego w Gdyni oraz tę już świecącą pełnym blaskiem iluzjonistę Macieja Pola. Antoine był bardzo kreatywny. Ta kreatywność na tamte czasy była nowatorska wręcz. On chodził po ulicach Paryża z błękitnym hartem, miał włosy ufarbowane na kolor błękitny, ubierał się dziwnie, robiło to wielkie wrażenie i bez wątpienia może być to postać, która jest inspiracją do nawet teraz dla ludzi, którzy zajmują się kreacją różnych rzeczy. No jest to wspaniała postać i postać magiczna. Fajnie, że tutaj ją macie. Organizatorzy, czyli Urząd Miasta Sieradza, postarali się, by piąta edycja festiwalu spodobała się mieszkańcom. Bardzo mi się to podoba, dlatego że to już jest tutaj w Sieradzu od kilku lat i jest to możliwość takiego zjednoczenia się Sieradza. No każdy ma różne pomysły, można zobaczyć bardzo wiele ciekawych fryzur, także można się bardzo dużo nauczyć. Bardzo fajnie jest, wiele ciekawych niż poprzednio. A jak podobają Wam się te atrakcje, zaproszeni goście? Maciej Pol mi się bardzo podobał, dobry magik z niego. Tak, też właśnie Maciej Pol, ciekawe sztuczki. No i koncert Perfect dzisiaj to po prostu... No my to wyczekujemy, tak, bo my jesteśmy fankami. No wrażenia jak co roku, wspaniałe, tak? Wydaje mi się, że Open Hair zyskuje swoją renomę w całej Polsce i... Dzięki temu przedsięwzięciu wspaniale się bawimy, my sieradzanie i wiemy coraz więcej o fryzjerstwie. Nie przyjdą mnie, jak zapalniczka płonie, jak słucha studia wody. Kuchaj mnie namiętnie tak. Podobało mi się to, że jest tak, wszystko tak na luzie, nie jest tak oficjalnie, nie ma tych przemówień takich szumnych, tylko po prostu jest rozrywka, bo chyba tak, takie nastawienie było, także było fajnie. Także było fantastycznie, było bardzo ładnie. No myśmy, ja przyjechałem ze Szwecji, a tutaj Współmałżonka z Australii, więc ale teraz osiedlamy się w Sieradzu i dobrze, że Sierad coś takiego organizuje. Super, świetne przedstawienia, spektakle, fajnie się oglądało. Czy codziennie przychodziła Pani, żeby oglądać to, co się tutaj dzieje? No byłam wczoraj, jestem dzisiaj, także zaciekawiło mnie. I czy w przyszłym roku Pani również przyjdzie? Tak, przyjdę. Daje przede wszystkim nam wizerunek. Dzisiaj była magia. Trzeba być rzeczywiście magikiem, żeby wierzyć, żeby tutaj w Sieradzu zrobić taki festiwal i takie święto urody, nowoczesności, stylizacji, również i dobrej zabawy, bo wszystko sprowadza się do tego, żeby promować miasto za pomocą czegoś wyjątkowego, robić to i bawić się przy okazji. I to rzeczywiście się udaje. A na przyszły rok już pojawiają się plany. Co Roman Chruściel i Dariusz Jędrzejek mają zamiar przygotować na pokaz? Jeszcze nikomu o tym nie mówiłem. Nie wiem, czy wam pierwszy mam o tym powiedzieć? Weź się pan mógł, z chęcią posłuchamy. No dobrze, to mogę powiedzieć, że to będzie Antoine w kosmosie. Kiedy on jest blisko mnie, świat jakby zmieniał się, świat mieni się w kolorach. Świat mieni